Witam bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Karol 29, witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych oczywiście Kaela. Dziś sobie oczywiście porozmawiamy na temat agaw, jak je pielęgnować, jakie mniej więcej dbać o nie. Mniej więcej teraz mamy okres lata, podlewamy je praktycznie dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu, potem później jakoś co dwa tygodnie. Okolicach od kwietnia do września, tak mniej więcej podlewamy te agawy. W razie oczywiście upałów, w razie upałów to podlewamy mniej więcej dwa razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu, a normalnie to jak to się mówi, co dwa tygodnie. Ale no właśnie, co robimy mniej więcej w grudniu czy też w listopadzie? Po prostu ograniczamy podlewanie do zera. Dlaczego oczywiście podlewamy w upale? Żeby ta cała bryła korzeniowa w agawie, żeby ona była na lato już nawodniona, żeby w zimie nie trzeba było podlewać. Dlatego musimy podlewać właśnie w lipcu tą agawę, żeby ona dostała dosyć więcej dawki wody i żeby po prostu ona, jak to mniej więcej widzimy, dostała tej energii. Jak widzimy, jest ukorzenione. Było wczoraj podlane, to też, tak to mniej więcej wygląda, tu oczywiście jest, oni są ogólnie, teraz pójdą na sprzedaż, chyba te agawy, nie wiem dokładnie, czy na wydanie, czy na cokolwiek, nie wiem, może ktoś będzie chciał, czy coś, najwyżej niech się zgłosi, czy coś, to, i zresztą mam ogłoszenie na moim profilu prywatnym, także tak to już jest oczywiście z pielęgnacją tych agaw, wystarczy po prostu podlewać, nie przelewać i będzie wszystko oczywiście ok z tymi agawami, pamiętając oczywiście, że dwa razy w tygodniu w czasie upałów trzeba podlewać te agawy, a jeżeli chodzi o zimę, ograniczamy podlewanie do minimum i tyle praktycznie w temacie. Także oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału oczywiście Kaela oczywiście na YouTube, do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście materiał wam się spodobał. No i oczywiście mam nadzieję, że wam pomogłem w tej sytuacji, w sprawie tych agaw, uprawy i tak dalej, żeby ta po prostu bryła korzeniowa się nawodniła na lato i żeby w zimie już nie trzeba będzie podlewać. Także oczywiście to było na tyle, jeśli chodzi o materiał, nie zapomnijcie subskrybować kanału i zostawić łapki dla zasięgu. Także oczywiście dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych, porad ogrodniczych Kaela, do kolejnych materiałów ogrodniczych, także na razie i do zobaczenia.